Dobry wieczór. Słychać nas? Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury, przybyłą publiczność i tych, którzy nas oglądają na różnych swoich ekranach telefonów, komputerów, laptopów. Witam w Faktycznym Domu Kultury. Czy ktoś z Państwa tutaj jest pierwszy raz? O, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że uzależnimy Państwa od tego miejsca. Faktyczny Dom Kultury jest emanacją Fundacji Instytut Reportażu, która prowadzi księgarnię-kawiarnię Brzenie Świata naprzeciwko, wydawnictwo Dowody, Szkołę Reportażu i właśnie Faktyczny Dom Kultury, gdzie sobie rozmawiamy, debatujemy o literaturze faktu szeroko pojętej, o dokumentach filmowych, słowem o kulturze faktu. No i właśnie taka książka, także można ją uznać jako książkę faktu, zdecydowanie. 40-latek kulisy kultowego serialu. Rafał Dajbor jest z nami. Dzień dobry. Książkę wydała Krytyka Polityczna. Zaczęliśmy od czołówki tego serialu. Cieszę się, że i od tyłówki tak zwanej. Bardzo się cieszę, że Państwo nie wyszli w trakcie napisów końcowych. Moja przyjaciółka z Pragi, pani Helena Stachowa, tłumaczka polskiej literatury, dzieli ludzi na inteligentnych i na tych, którzy w trakcie napisów wychodzą z kina. Więc rozumiem, że jesteśmy w gronie ludzi inteligentnych i fanów, czy też wielbicielek 40-latka. Bardzo chciałem, Rafał, żeby to się zaczęło od tego, od tej czołówki, dlatego że ona zawsze wprawia mnie w dobry humor. Czy ciebie też? Nie zawsze jest radosna, jak pamiętamy. Tak, piosenka jest napisana przez Matuszkiewicza, czy to był Jerzy Duduś Matuszkiewicz, mistrz do tego słowa Jana Tadeusza Stanisławskiego i wykonanie Andrzeja Rosiewicza, który też raczej z poważnym śpiewaniem się nie kojarzy, więc to zebrało się grono ludzi utalentowanych muzycznie i wiedzących, o co chodzi. I tak, ta piosenka zawsze wprawia w dobry humor. Też ta wokaliza Rosiewicza na tych końcowych napisach. A propos końcowych napisów, w Iluzjonie właściwie nikt nigdy nie wychodzi na końcowych napisach w Iluzjonie tak, Filmoteki. Tam jest tak. Najinteligentniejsza. Także tam jest najinteligentniejsza publiczność, tak. Serial oglądałem, kiedy byłem w wieku dzieci karwowskich. No, to jako taki wczesny nastolatek. To ja tak samo, bo to były kolejne przecież powtórki. Tak, i właśnie na stronie fanów serialu też mam to. No właśnie jest taki. A ja mam taką Nokię. Ale to nie chodzi o to, ja się nie chwalę telefonu. Tylko chciałem zacytować pewną fankę serialu. Oglądałam serial z perspektywy, no właśnie tak jak ja, Marka Jagody, potem z perspektywy Magdy i Stefana, a za jakiś czas będę się utożsamiać z Ryszardą Puciatą, tak, a potem już tylko zostanie mi tata Madzi. Czyli rozumiem, że ta fanka zakłada, że będzie ten serial oglądała jeszcze za lat 10 czy też 20. Tak, ale też bardzo ciekawe jest spostrzeżenie, że właśnie oglądając ten serial na różnych etapach swojego życia, można dobrze rozumieć różnych jego bohaterów. Mam tak nie tylko z 40-latkiem, ale z 40-latkiem także, że nagle się już zupełnie innymi bohaterami utożsamiam. To jest cenna, celna uwaga. Ja, jak kiedy oglądałem go, mieszkałem też w bloku, tylko że w małym miasteczku, no to mnie fascynowało, że oni mieszkają w dużym mieście, to znaczy w Warszawie, że te dzieci tak mają więcej możliwości, że ta Jagoda chodzi do Pałacu Kultury. Mhm. Na co chodziła? Do Pałacu Młodzieży? Na gitarę? Na gitarę, na tak. Basen czy na pianino? Nie, już na basen to na pewno nie chodziła. Pamiętam, chodziła na jakąś muzykę, tak nie pamiętam. Jestem dzisiaj skołowany, także w ogóle dobrze, że tutaj dojechałem do Państwa. Nie, natomiast... a ja z kolei całe życie mieszkam w Warszawie. I to w bloku, i to w tym samym mieszkaniu, proszę Państwa. Jestem 43-latkiem, który nie zaznał przeprowadzki. Więc inna perspektywa, ale też blokowa. Do Pałacu Kultury pamiętam, jak dziś w dzieciństwie
byłem z moją klasą na, poszliśmy na spektakl dziecięcy. Pamiętam, że grał w nim Wiesław Drzewicz i żeśmy się zatrzasnęli w windzie całą klasą i nas windziarz uwalniał. Ale ja też to obejrzałem mniej więcej w tym wieku, bo to ciągle było powtarzane. I pamiętam, że ta czołówka utkwiła mi w pamięci. No i to takie szamotanie się tych bohaterów. Ja z dziecięcego obejrzenia zapamiętałem, że oni się non-stop z czymś borykają. Tak. Że całe to życie Karwowskich, to jeszcze jest podkreślane ruchami kamery, która ciągle za nimi chodzi, jest w szamotaninie. I zapamiętałem to jako serial o szamotaniu się z życiem. Z tym, że Stefan Karwowski wszystko przyjmuje w skali 1:1. No tak. Prawda? On wszystko jest dla niego takie, jakie jest i jest bardzo, bym powiedział, dosłowny. I najgorsze dla niego, że on hasła ZMP, hasła, które czyta w prasie, również przyjmuje 1:1 i co i raz po tyłku za to dostaje od życia. A Magda Karwowska wszystko przyjmuje z pewną, bym powiedział, pretensją, czy z pretensjonalnością. Ona ma pretensję do bycia kimś lepszym, tak, niż jest. Znaczy, niczego jej nie brakuje, w sensie, ale zawsze by chciała tak, nawet często w tym ruchu ciała swojego, tak, prawda, podkreśla, że jeszcze by coś tam, prawda, no jeszcze przecież, jest na coś apetyt. A przecież jak Stefan zostaje dyrektorem, to on to ma gdzieś te, z kim trzeba się spotykać, albo że trzeba zmienić wystrój mieszkania. To ona do tego dąży. On by sobie tam najchętniej żył tak jak do tej pory, tylko się cieszył, że pensja wyższa. Kobieta z ambicjami. No słuchaj, mówiłeś, że jesteś skołowany, ale jednak muszę cię zapytać, no bo teraz tak, jesteś już specjalistą od 40-latka i to nie, już tak zostanie. To powiedzmy. No, cóż zrobić? To ma 21 odcinków. Daję słowo, żeby być specjalistą od tego. To 21 plus druga seria. 15. Plus film Motylem kinowy. Jestem, film kinowy. Plus jeszcze, o czym powiemy, bo nigdy o tym nie słyszałem, dowiedziałem się z twojej książki. Bardzo się cieszę, że jest otwarcie. Słuchowisko. Słuchowisko radiowe, tak, okazuje się. No ale muszę cię spytać, słuchaj, o takie podstawowe rzeczy, które każdy prawie widz serialu, jak się zorientowałem, bo wiem też to po sobie, chciał wiedzieć, kiedy to oglądał. Proszę bardzo. Punkt pierwszy. Ile lat miał Andrzej Kopiczyński, kiedy zagrał 40-latka? No, 40, to znaczy 74 rok zdjęcia, on był rocznik 34. On był w punkt, bo Gruza był rocznik 32, Teplic 33. To już coś więcej wiedzieli o byciu, o przekroczeniu Rubikonu 40. Tak. Kopiczyński był rocznik 34, chyba wczoraj były jego urodziny, Andrzeja Kopiczyńskiego. Tak, w kwietniu, z tego co pamiętam. Tak, wczoraj był, a Jerzy Gruza to jeszcze lepszy miglanc, bo on się urodził 1 kwietnia. No jak się ktoś urodził w prima aprilis, to nie dziwne, że takie filmy kręci. Tak, ale Andrzej Kopiczyński był z nich najmłodszy. Czyli w 76, kiedy był Motyl, 42 lata. I w 77, kiedy były ostatnie odcinki. Tak, tak, ale to jest w serialu uwzględnione. Bo tak, on na początku w pierwszej serii mówi o sobie, że skończyłem 40, w tych kolejnych seriach tam się już pojawia dawno przekroczona 40. Tak, tak, tak. Dobrze, pytanie drugie. Ile lat miała Anna Seniuk? Rocznik 42, to czyli jak zaczęła, 62, 72, czyli 32. 30. Nie. No 42 rocznik. To jest dla mnie najbardziej zaskakujące, że miała 32 lata. Kiedy... Tak, tak. 42 rocznik. Bo jednak mogę się mylić o rok, na pewno nie o więcej. Wyglądała dojrzalej, prawda? 42, ale... tak? Tak. Czwarty. 32. 32, tak, no, że dojrzalej wygląda. No może była tak. No jest na pewno ucharakteryzowana na panią domu, przecież te długie giezła i tak dalej. Proszę zobaczyć w tej książce jej zdjęcia, tam w mojej książce jest kilka, ja jedno na pewno zdjęcie, w którym wygląda dość seksownie, a to jest zdjęcie bodajże z 70 roku, więc niedługo krócej. No to... 42, no na pewno, rozmawiałem z nią niedawno w wywiadzie dla Repliki nawet, tam Krzyśka Tomasika pozdrawiam, 42, bo sprawdziłem w Wikipedii. I ona nawet opowiada o urodzeniu się w czasie wojny w Iwano-Frankiwsku i o przenosinach non-stop na furmankach lub ciężarówkach, na pewno się tu nie mylimy. Ale jeszcze wrócę do pytania pierwszego. Tak. No, wielu, ja i wielu moich kolegów, nie wiem jak ty, nie wiem jak państwo, znaczy panowie, kiedy szliśmy do własnej 40, odkrywa, a gdzieś się pojawił serial powtarzany, czy gdzieś tam, prawda, kątem oka widziany,
Doszliśmy do takiego wniosku, że jednak Karwowski wyglądał o wiele starzej od nas. No, ale czy czytałeś całą książkę? Całą. Czy jeszcze całą? Całą. A zwróciłeś uwagę, że już w epoce Karwowskiego mężczyźni tak. na to? Proszę Państwa, właśnie, no właśnie. Do tego też zmierzam. No właśnie, bo gdzieś się tak utarło, że dzisiaj tak patrzą, zwłaszcza mężczyźni koło 40 na 40-latką, mówią, Boże, jak ten 40-letni mężczyzna postarzony, z tym wąsem, ciągle w garniturze, pod krawatem. A ja pisząc książkę znalazłem wątek bardzo ciekawy, że opinie już wtedy mężczyzn. Opinie mężczyzn. Jedna z gazet postanowiła o Karwowskiego zapytać 20, 40 i 60-latków. No i ja cytuję wypowiedź jednego z 40-latków, który mówi, ale na litość boską, 40-latkowie tak nie wyglądają, chodzą w sportowym obuwiu, noszą dżinsy, więc to, że Karwowski wygląda na starszego niż jest w rzeczywistości, to zauważali już współcześni serialowi. To nie jest nasz wynalazek, ale ja wiem, dlaczego tak jest. Gruza chciał go upodobnić do siebie. Gruza? Nie. O, Gruza to w ogóle chodził, są zdjęcia z planów, jakiś tam podkoszulek na to, skórzana kurtka. Gruza zawsze mówił, że jak robi komedię, to rysuje z premedytacją te postaci grubą kreską. W związku z czym Karwowski jest w zamierzeniu Gruzy ekstraktem cech stereotypu 40-letniego mężczyzny, a nie 40-letnim mężczyzną jako takim. Gruza lubił rysować grubą kreską i Karwowski jest również narysowany grubą kreską, dlatego 40-latek w tamtych czasach dyrektor... Jest 40-latkiem PRL. Jest 40-latkiem PRL-u, od którego to wizerunku już w tamtej epoce, w latach 70. 40-latkowie oczywiście uciekali. Dobrze, następne pytanie. Pytanie trzecie. Czy Jagoda to we wszystkich odcinkach ta sama aktorka? Oczywiście, że nie. Najpierw jest Grażyna Woźniak, a w ostatniej serii jest Mirella, wtedy Olczyk, a dziś pani to adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego Mirella Kurkowska. Dotarłeś? No do niej samej dotarłem. Do niej dotarłem. Nie było to takie trudne, bo jako pracownica naukowa Uniwersytetu Warszawskiego ma w internecie podany służbowy mail po prostu, więc dotarcie nie było trudne, ale fakt, że odpisała, chciała się spotkać, a ona nie zarzuciła całkowicie aktorstwa, bawi się w pantomimę, to już nawet mnie na jakieś swoje spektakle pantomimiczne zdążyła zaprosić ze Stefanem Niedziałkowskim w Instytucie Teatralnym, więc tak, do Mirelli dotarłem, Mirella jest przesympatyczna, żałuję, że chyba tutaj nie dotarła, ale to dobrze, bo jej powinienem dać gazetę z wywiadem, który z nią zrobiłem, a nie wziąłem dzisiaj, to dobrze. Także Mirella jest mieszkanką dzielnicy Wesoła, co ostatnio ustaliłem. I te... Czyją sąsiadką? Kto... Tak? Pani też z Wesołej? To, a która to jest część Wesołej? To jest tam jak to się ma... A, Zielona Grzybowa, czyli to na prawo od Praskiego Pułku. Ja a wiem. Dlaczego te dziewczynki były dwie? Znaczy, dlaczego te aktorki były dwie? Znaczy, Mirella po prostu rozpowszechnia taką wersję, chyba prawdziwą, że Grażynie Woźniak się to znudziło. No i nie można siłą dziecka zmusić, żeby robiło to, czego nie chce. Natomiast jak się przyprawiło Mirelli wówczas Olczyk te kucyki, to ona mówi w mojej książce, że niektórzy widzowie do dziś nie zauważyli zmiany. Więc brawa dla reżyserów. Nie, nie było reżysera castingu, robił to kierownik produkcji. Państwo pamiętają, jak to było w Dynastii, prawda? Tam się jak tak, co krokodyle ją zjadły. Powrót do Edenu. W powrocie do Edenu, że jak się pojawiał... Ciekawe, że ten serial wszyscy przez te krokodyle pamiętają. Jak się pojawiał nowy aktor w jakiejś roli, nowa osoba, to znaczy nie, że nowa postać, tylko nowy człowiek grał tę starą postać, no to tamten stary albo właśnie uległ wypadkowi, miał operację plastyczną tak. I właśnie potem miał inną twarz, to tak się robiło. A tutaj, proszę bardzo, film polski. Ale to bez problemu. Zespół filmowi X umiał... Tak, umiał to zrobić bez operacji plastycznej. Ja w Dynastii zapamiętałem, że jak się raz zmieniła aktorka grająca w Fallon, to zawsze wisiał w pokoju jej portret, tej jednej aktorki. I przed wejściem tej nowej Fallon, to już na ścianie było widać portret Fallon już z tą nową aktorką namalowaną. Także różne takie chwyty robiono, nie mówiąc już o modzie na sukces, tam też cudawianki się działy. Pytanie. 4. Czy Mareczek miał rzeczywiście takie rude włosy? Nie, to jest peruka. Piotr Konkoleski, grający tę rolę, nie dość, że w ogóle nie miał takich włosów, to jeszcze tuż przed rozpoczęciem zdjęć do 40-latka zagrał żydowskie dziecko w Niemcach Kruczkowskiego w Teatrze Telewizji Niemcy w reżyserii Jana Świderskiego.
I pan reżyser stwierdził, że to dziecko ma być ogolone. Więc Piotrka Konkoleskiego, małego, ogolono na zero. No i to ułatwiło zadanie, bo już mu potem wsadzono perukę i już tą peruką był do końca. Nie, to nie są jego naturalne włosy. Nigdy mu nie spadła? Nic o tym nie wiem. Próbowaliśmy się skontaktować z Piotrem Konkoleskim, ale pomimo... Jak to? Wystarczyło zadzwonić do Malajkata? Tak, to on ma z nim cały czas kontakt? Nie, tylko Malajkat go grał... Z jakoś starego? Dorosłego. Tak, znaczy zabawa polega na tym, że w ogóle ja byłem z kilkoma osobami, które z nim mają autentycznie kontakt i były podejmowane różne próby, wszystkie szczezły, znaczy spełzły na niczym. A jeśli chodzi o Wojciecha Malajkata, to nie, on jest tak zajęty, że ja mu kiedyś o tym napomknąłem przez telefon, żebym go chyba poprosił o wywiad dla Stolicy i przy okazji wypowiedź do tej książki. I chyba go spłoszyłem, bo już nigdy więcej nie odebrał mojego telefonu. No dobrze, a Mareczek, sądzisz, że nie chce się kontaktować z prawie 40-latka? Oj, czy w ogóle? Znaczy, dobrze, powiem to szczerze, już no niech będzie. Poczekaj, bo tutaj to wszystko się nie transmituje, więc zastanów się. To znaczy tak, dobrze, to powiem wprost. Powiedzmy sobie, że dotarła do mnie wiadomość od znajomej, Piotra Konkoleskiego, że powiedzmy od pewnego czasu jego poglądy wyewoluowały w takim kierunku, a zwłaszcza po 10 kwietnia 2010, że jeśli się dochrapał i dogrzebał, że to jest wydawnictwo krytyki politycznej, to dlatego mógł nie chcieć rozmawiać. Taka informacja, taka hipoteza od jego znajomej do mnie dotarła. Bo szczerze mówiąc, były z mojej strony 4 maile i żaden nie doczekał się odpowiedzi, więc obawiam się, że zostałem z researchu coś tam jako autor, dla którego wydawnictwa... A muszę Państwu powiedzieć, że Rafał Dajbor jest bardzo skutecznym. Zapraszamy tutaj, jest fajne miejsce z boku, w pierwszym rzędzie. Właśnie, jakoś pierwsze rzędy nie zajęte. Rafał Dajbor jest bardzo skutecznym autorem literatury faktu, bo nawet ja dostałem od niego kilka maili w sprawie rozmowy o Zofii Czerwińskiej, kiedy po prostu tak trochę się, może nie, że się wymigiwałem, tylko tak ciągle mi czasu brakowało i tak dalej, ale bardzo naprawdę jest skuteczny. Wiesz co, ciebie naciskałem, bo po prostu od samej Zosi wiedziałem, co was łączy, jak ona cię lubi, bo przecież była moją sąsiadką. No tak. Siedzieliśmy, gadaliśmy do mojej pierwszej książki długo z... Boże, pierwszy był Jack, a drugi był... Zenek. Zenek. Z Zenkiem, który mi tu właził, tu próbował się wspiąć. Więc i ona mi, wiesz, o tobie wielokrotnie mówiła i też jakby to było publiczną, publicznie znaną rzeczą, jak mi się przyjaźnicie. Ale chodzi o to, że jesteś taki... Staram się dotrzeć. No staram się dotrzeć. No właśnie. Staram się dotrzeć. Nienachalny, no, ale... Ale bo to nie jest tak, że jak mi 4 razy Piotr Konkoleski nie odpisał na maila, to mu zajechała pod dom BMW z 4 łysymi. Więc to nie jest taki rodzaj skuteczności, ale jednak dopóki to nie zahacza o kodeks karny, to staram się docierać. A jeszcze wróćmy do jego peruki na chwilę, bo tam jest taka ładna anegdotka, że ten chłopiec, no tak trochę mu było smutno. Bo że go nie poznają. Tak, bo grał w peruce, po czym ją ściągał w życiu. No i nikt nie wiedział, że on jest. Tak, to mi Anna Seniuk opowiedziała, że kiedyś Piotr Konkoleski na planie powiedział, że wszystkich was rozpoznają, a ja muszę ściągnąć perukę po zdjęciach i w ogóle serial leci, wszyscy jesteście gwiazdami, a mnie nikt nie poznaje. No to cóż, no bywa. A teraz wielu gwiazdorów nagabywanych na ulicy chyba by bardzo chciało. Wolało w peruce, tak. Jak miała na panieńskie nazwisko Magda Karwowska? Sławek. Magda Karwowska z domu Sławek, to pada wyraźnie. I nawet... Ale nie wiemy, dlaczego Sławek właściwie. No bo takie nazwisko. No tak, ale... Jak był Marek Jurek... No tak. No to może być Sławek. Być Magda Sławek. No. Nie, bo myślałem, że może gdzieś scenarzyści Gruza i Teplic to wyjaśnili. Ale... Ja nawet na początku pamiętam, że ja miałem ambitny plan zorientowania się, dlaczego Karwowski. Czy to ma coś wspólnego z wieloletnim drugim reżyserem polskiego kina Jerzym Karwowskim, jeszcze przyjacielem Krystyny Jandy, zmarłym przed kilkoma laty. Ale nie udało ci się tego wyjaśnić, bo jedyną nie ma tego. Już osobą, o którą mogłem o to zapytać, była Tatiana Sosna-Sarno, która powiedziała, wiesz co, nie wiem. Także na tym się to skończyło i z drugiej strony też doszedłem do wniosku, że jednak piszę książkę o historii powstawania serialu, a nie encyklopedię 40-latka, więc też może nie przesadzajmy. Natomiast przyznam, że właśnie takie rzeczy jak nazwisko panieńskie Magdy Karwowskiej, numer telefonu Karwowskich nie pamiętam w tej chwili, numer rejestracyjny ich małego Fiata też nie pamiętam. To o to nie będę pytał, dobrze, ale zapytam cię... To jednak były takie rzeczy, których
próbowałem wyłapać z Tak, jawy. Ale jaki, zapytam cię, jaki był adres Karwowskich? O, było ich kilka. No właśnie, bo ja jak mieszkałem w Złotoryi i oglądałem ten serial i pojechałem do Warszawy z kolegą pierwszy raz, jak miałem lat 17, pojechaliśmy. I coś szukaliście tego bloku? Z Jackiem Jóźwiakiem pojechałem i poszliśmy do klubu Akwarium, przynajmniej Plater, bo wiedzieliśmy, że tam są fajne płyty i chcieliśmy zobaczyć, gdzie ten klub. Wieczorem wracaliśmy znowu na Dolny Śląsk, więc nie mogliśmy pójść do klubu posłuchać muzyki, no ale w ogóle zobaczyć ten klub Akwarium. I po prostu wiedziałem, że koło klubu Akwarium jest ulica Pańska i nie mogliśmy znaleźć tego, ale samo to, że ja jakby jestem może 100, może 300 metrów od Pańskiej. No ja wiem, to jest dzisiaj śmieszne, ale dla mnie to było jakieś przeżycie, nie wiem jak nazwać, metafizyczne. Tak, bo tam się pojawia kilka adresów Karwowskich, których ja też nie umiem powtórzyć, ale zawsze Pańska. Na pewno mieszkają na Pańskiej. Ja się zetknąłem z taką hipotezą i nie pamiętam, czy ją umieściłem czy w książce, czy nie, chyba nie, ale zetknąłem się z taką hipotezą. O, piesek. Tak, a fajnie niech szczeka, ja lubię pieski, też ugryź, mam pieska. Ugryź. Tak, no właśnie. Państwo wiedzą, który pies miał na imię Ugryź, tak? Oczywiście. Ja się zetknąłem z taką hipotezą, że Gruza stwierdził, że... To brzydkie słowo, się nie nagrywało, to mnie powtórzył. Będą tych ludzi nachodzić, tak jakby przewidywał, że serial będzie popularny i że celowo były mieszane te numery, żeby nikt nigdy... No, wiesz... Irena Jarocka swój numer telefonu w Motylem jestem, czyli romans 40-latka, zaimprowizowała na planie, jak mówi do Karwowskiego, zadzwoń do mnie i tutaj pada numer, nie? Co potem Karwowski się wymyka z domu do niej dzwonić. No ludzie byli bardzo rozczarowani, że dzwonią na ten numer i nie mogą jej zbesztać za zniszczeniem, za próbę zniszczenia małżeństwa Karwowskich. Tak jakby myśleli, że Irena Jarocka podała w filmie swój domowy, prawdziwy numer. No, to może lepiej, że ta Pańska była różne numery, bo ktoś by jeszcze, nie daj Boże, pod którymś mieszkał i to koniec. Jak Picasso w mieszkaniu na kole, co stał się utrapieniem dla mieszkańców. No ale w związku z tym nasuwa się pytanie, czy serial kręcono w bloku? W bloku kręcono windy i korytarze. Podjęli próbę kręcenia w mieszkaniu. Znaczy, dzisiaj mamy inne kamery. Kamery są... malutkie. Mniejsze. A to był serial telewizyjny, ale przecież kręcony metodą filmową. Więc jak ten Majdan wstawili do tego mieszkanka, to się okazało, że aktorzy już nie mają gdzie grać i do łazienki cię nie da iść z toalety skorzystać. Więc obfotografowano i obmierzono wybrane mieszkanie, po czym odtworzono je w hali zdjęciowej wytwórni wojskowej filmowej Czołówka w Alei Lotników. Więc zauważcie państwo, ja aż nie wierzyłem. Ale sprawdziłem, naprawdę, w ani jednym ujęciu 40-latka nie widać sufitu Karwowskich, bo go nie ma. To jest hala zdjęciowa, nad dekoracją jest 20 czy 10 metrów czerni i blaszany dach. Ale istnieje mieszkanie, mieszkanie pod czy drzwi autentyczne, mieszkania w bloku, gdzie siedziały sceny. Tak. I też istnieje balkon. Taki. Balkon. To jest taka... Tak, jeszcze balkonowe też sceny. Bo są sceny balkonowe, kiedy on tam, prawda, siedzi, zamartwia się, że zostało mu jeszcze tylko, bo już ma 40 lat, więc ile mu zostało jeszcze? 10-15 festiwali w Opolu i 10-15 festiwali w Sopocie. Tak, nie? I tak, koniec. Tak mówi. I tak finish, mówi dosłownie. I finish. Więc on rozmyśla o upływie czasu na balkonie, no i Magda do niego wychodzi i tam jest plener z tyłu. Tak. Więc to mieszkanie się... No po to je tak obfotografowywano i obmierzano. A ty ustaliłeś nawet nazwisko tego pana, który... Tak, ja już go w tej chwili nie pamiętam. Oto jest w książce. Tak, pan, który był dzieckiem, jak to kręcono, opowiadał, że mama filmowcom herbatę robiła, ale dało to nam znakomity walor, znaczy nam, widzom. No bo państwo chyba sobie nie wyobrażacie, gdyby to kręcono w czymś prawdziwym mieszkaniu, żeby wejść tam z młotami, dłutami i przerobić to na łuk Karwowskiego, tak? Więc no, można było ten wątek do scenariusza wprowadzić i bezkarnie przerobić mieszkanie Karwowskich na to z tym łukiem, bo to wszystko się działo w dekoracji, a nie z niszczeniem komuś mieszkania. No to już by była trochę za gruba akcja. Czy neon widoczny z okna, systematycznie oszczędzajmy w PKO, tak, rzeczywiście był na Pańskiej?
Ty, teraz to mnie zaskoczyłeś. A ty wiesz? A ty wiesz? Bo Nie ja nie wiem. wiem, bo zobaczyłem to zdjęcie, Aha. widok z okna. Jezu, takie szczegóły. Nie, to jest taki... A ktoś z państwa wie? Było Kurczę. Takie niebieskie PKO i czerwone Tak. i na niebiesko napisane systematycznie oszczędzaj. I teraz tak, dlaczego o to pytam? Aha. Chciałem tym nacisnąć pewien taki klawisz, który tutaj, że tak powiem, wybrzmiewa. Mianowicie, że Jerzy Gruza, który kochał Warszawę, no tak. bardzo ładnie w swoich serialach i filmach, na przykład w Wojnie domowej, w 40-latku, pokazywał Warszawę. Mnie to też fascynowało jako mieszkańca małego. No to w 40-latku jest przekolorowa. No to właśnie, i jest taka wielkomiejska. Naprawdę umiał tę Warszawę pokazać, tak. ale piszesz, że tych neonów było, nie było tak znowu wiele. Nie, to ja piszę o neonach przy wojnie domowej, przy 40-latku, to tak. że było z kolką godno. Więcej. Tak, Jerzy Gruza mi opowiedział to osobiście do któregoś wywiadu, ja chyba tu cytuję swój własny wywiad z Gruzą któryś, bo ileś ich było, że właśnie rwali włosy z głowy, kręcąc wojnę domową, bo jest jeden neon z napisem jubiler na rogu Kruczej, plus jeszcze jeden neon, a w ogóle jak zapada zmrok, to miasto jest ciemne, puste, smutne, nudne, koszmar. No i właśnie bardzo się cieszył, że kiedy kręcił 40-latka, miał już do czynienia z zupełnie inną Warszawą, której było co pokazać. Gierkowską? Gierkowską, tak. Ja w tej Gruzie zadałem pytanie, co on by odpowiedział na zarzut, czy to jest apoteoza epoki Gierka. I on odpowiedział, że to żaden zarzut. On mówi, że tak było. Po szarzyźnie Gomułki, kiedy przyszedł Gierek, ludzie się autentycznie cieszyli i mieli nadzieję. Dopiero się potem okazało, że to wszystko leci na koszt przyszłych pokoleń. W dodatku jakoś się to tak przykro sypie, patrzę, czy to nie mój samochód odjeżdża, nie, dobrze, nie, że to się tak wszystko sypie, że już przestaje być fajnie, ale wtedy ludzie byli naprawdę zadowoleni i szczęśliwi, że zrobiło się kolorowo, bo było kolorowo w porównaniu z tym, co było za Gomułki. No zresztą to Gruza był z charakteru zupełnie antykombatancki, a my myślimy o ingerencjach cenzury, myślimy o Barei, któremu cieli misia, o Bugajskim, który aż musiał wyjechać. Tymczasem Gruza ma przeprowadzkę, przyjęcie na 10 osób plus 3 i noc poślubną w biały dzień. Ja nie wiem, chyba nie ma drugiego polskiego reżysera, który by miał 3 filmy odesłane przez cenzurę na półki. Tyle, że Gruza się z tym nigdy nie obnosił. To był facet, to był bon vivant. I facet, który wolał pogadać, pobrylować, niż mówić, że go gnębiono. Chociaż mam wrażenie, że pod koniec życia miał w sobie trochę cierpkości. Nie, no miał bardzo dużo, tylko nie z tego powodu. On właśnie. Miał z tego powodu, że telewizja odrzuca jego scenariusze. Ja byłem u niego w mieszkaniu wielokrotnie, kiedy kręciliśmy film Dariusz. Tam leżały stosy jego scenariuszy, podpisanych na ogół Paweł Binkę, bo to był jego pseudonim. Kiedy w Teatrze Żydowskim wystawił taką sztukę Żona Króla Lira, Czarna Komedia, to też jako Paweł Binkę. Film Dariusz też ma podtytuł Czarna Komedia. Więc Gruza był, oczywiście, że był rozgoryczony. To był człowiek, który w latach 50. przyszedł do telewizji, która raczkowała i był współtwórcą jej potęgi. A potem przynosił scenariusze, na które mówił, no nie. No oczywiście, że był tym rozgoryczony. Ale to już mówimy o końcu lat 90., początku 2000. No, mówimy nawet o późniejszych latach 2000, bo jeszcze Tygrysy Europy jeszcze robił w 2001 roku dla telewizji. Tak, a to nie był końcówka lat 90? Pierwsza seria. Pierwsza. Tygrysy miały dwie serie. A Tygrysy miały dwie serie? Dwie serie. Pierwsza była nakręcona w 98 albo 9, druga w 2001, na ekrany poszła dopiero w 2003. I to nie jest tak, że Gruza przestał po Tygrysach Europy cokolwiek kręcić, bo nie chciał. Po prostu odrzucano mu scenariusze. W tym, pewnie o tym powiemy, trzeciej odsłony 40-latka. Tak, to jeden z jego odrzuconych scenariuszy. Ale wspomniałeś o takim filmie, którego niestety nie miałem okazji widzieć, chociaż byłem zaproszony na prezentację. Mówisz o Dariuszu? O Dariuszu, tak. I chciałbym, to ja ci go przywiozę. O, cudownie. Na tym, czy jakoś umówimy, czy ja go mam na dysku, bo ja w nim gram i byłem asystentem Gruzy przy tym. Ja wiem, ale nie da się zrobić premiery tutaj. Znaczy ukrytej, tajnej premiery tutaj. Nie wiem, no właśnie... Nie chcę się komuś narazić, ponieważ bardzo przykro sklinczowały się prawa autorskie. Prawa autorskie do spuścizny po Jerzym Gruzie ma jego, do jego śmierci formalnie żona, Mariolka, 40-latka, czyli pani Grażyna Lisiewska i ich syn Paweł Gruza. Producentką wykonawczą filmu Dariusz jest Tatiana Sosna-Sarno.
i nie ma mądrego, który by ruszył, jak to zrobić, żeby dało się ten film pokazywać. Więc ja go mogę komuś pokazać, ale, z tego, co słyszałem, ale nie mogę, nie można robić publicznego pokazu. To jest taki film, o którym można powiedzieć, że właściwie Gruza nakręcił go własnym sumptem. Nie wiem, czy to dobre określenie. Jest przekomiczne, bo jak się ten film ogląda, to jest piękna, dumna plansza PISF-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który tam dorzucił 5 groszy do montażu, ale plansza jest. Tak, nakręcił własnym sumptem. No nie oszukujmy się, najwięcej tantiem przynosił Gruzie 40-latek. Więc myślę, że w dużej mierze Dariusz powstał za 40-latka. Co to za film? Opowiedz trochę o tym Dariuszu. To znaczy tak, ja mogę opowiedzieć, o czym on jest. Jest dwóch facetów, starszy i młodszy. Starszy jest gejem, młodszy sam nie wie. Trzyma się trochę tego starszego. Starszego gra Gruza. Starszego gra Jerzy Gruza, młodego Arkadiusz Gołębiewski. Biewski, Jezus Maria, nie pamiętam, Gołębiewski. Możecie go Państwo znać z serialu Leśniczówka, tam ma sporą rolę. I ten właśnie, ten starszy jest gejem, jest aktorem, młodszy jest również aktorem i z jednej strony nie wiadomo, co go trzyma przy starszym, ale z trzeciej strony jest sytuacja, w której zostaje oskarżony o to, że jest ojcem dziecka pewnej kobiety. Na początku bardzo się buntuje, ale dochodzi do sytuacji, w której to ojcostwo zaczyna go cieszyć i wtedy się okazuje, że jednak nie jest ojcem. Ale to nic nie, to jakby nic, opisanie fabuły tego filmu niewiele mówi o tym, o czym ten film tak naprawdę jest i jaki naprawdę jest. Arkadiusz Gołębiowski. Gołębiowski, brunet taki, w Leśniczówce duża rola. Więc to, no to jest właśnie cały problem polega na tym, że Gruza próbował na koniec powiedzieć, on sobie zdawał sprawę, że to jest pewnie jego ostatni film. Ale fajny to jest film? Mnie się podoba. Jest dziwaczny, ale jest, ma kilka mocnych scen. No ale czy ja mogę powiedzieć, że mi się podoba? No spędziłem na jego, na planie, on, Gruza go kręcił przez kilka lat, z czego ja byłem przy samym końcu, przy powiedzmy ostatnich, nie wiem, 50% plus wożenie go na montaż, bo ja mu się już nie chciało samemu samochodem jeździć, no takie tam różne rzeczy, jakieś takie prace. I no to były niezapomniane chwile, bo myśmy kręcili w kinie Atlantik w nocy, kiedy kino jest zamknięte i myśmy tam noce spędzali na tych zdjęciach. Ja jeszcze jako posiadacz samochodu rozwoziłem potem charakteryzatorkę na koło, bo czasem Gruza jechał Uberem. Ojej, to była przygoda życia, współpraca z kimś takim. Plus do moich obowiązków też należało pilnowanie, żeby on się nie zagalopował w szale twórczym i napił się wody lub soku pomidorowego, bo miał kłopoty z potasem. Więc to też jakby go tak też trochę pilnowałem. Raz pamiętam, była taka, to muszę opowiedzieć, że Jerzy musiał coś zmienić, jakieś obuwie, a jemu się było ciężko schylić. I cała ta ekipa, ja mu pomagam z tymi butami. I ten najbezczelniej w świecie do całej ekipy mówi, no zobaczcie, byłby świetny kamerdyner. Więc byłby świetnym kamerdynerem. Mówiłem, no dziękuję panie Jerzy, ale ja mam tu zaraz jeszcze scenę do tego, a to swoją drogą. No także no, nie wiem, czy to taki komplement, że byłbym świetnym kamerdynerem, chociaż może. Więc to była duża, to była przygoda. A ja bardzo żałuję, że tego filmu, Tatiana robi jakieś ruchy w tym kierunku. No, odbył się ten jeden pokaz w kinie Kultura. Żałuj, że nie byłeś. O którym Jacek Szczerba pisał bardzo pochlebnie. Jacek Szczerba jest zakochany w tym filmie, bo ja z nim rozmawiałem też o tym poważnie. Znaczy, może prywatnie, że poważnie, to i tam też był poważny. Rozmawiałem z nim o tym prywatnie. On to porównuje do kina Jima Jarmusza. Mówi, że to jest jarmuszowski film. Ciekawe, bo byłem na pokazie filmu Gruzy, tego jednego z tych odłożonych przez cenzurę na półkę, Noc poślubna w biały dzień w Iluzjonie. I tamten film przez dwie osoby niezależnie od siebie, nie mogły siebie słyszeć, porównały ten film z dziełami Michaela Hanekego. Więc raz Haneke, raz Jarmusz. Tu Gruza ma, tu ciekawie jest porównywany. Może wreszcie do czegoś dojdzie, ja też do Tatiany zadzwonię i zapytam, czy coś, żeby ją też może trochę zmotywować. Bo trochę szkoda tego, że to się tak zagrzebało. To nie jest jedyny taki przypadek. Ken Russell nakręcił taki na przykład film The Debussy Film. Dosłownie, film o Debussy, tak się nazywa ten film, który ja znam przez to, że grał w nim Szejbal, Ladek Szejbal. No, rodzina Debussy'ego żąda takich pieniędzy za prawa do wykorzystywania ścieżki dźwiękowej z tego filmu podczas ewentualnych publicznych pokazów, że publicznych pokazów nie ma od 50 lat. Więc no, takie sytuacje się zdarzają. No a jak mówimy o miłości do filmu, to wracamy do miłości do serialu. Jasne. 40-latek, serial, który, nie wiem, mnie się podobał.
na każdym etapie mojego życia od początku do końca. No, bo on jest fajny po prostu. Tak, ale się okazuje, że to był serial niebywale kontrowersyjny. Aż miał dziwne, nie? Mnóstwo negatywnych recenzji. No, po prostu dopiero dzięki twojej książce tak, dowiedziałem się, ile tego było? Ile tego było, pewnie jeszcze więcej, tylko co oczywiście, czujesz? Że było więcej, a dwie moje pierwsze książki zrobiłem o aktorkach i aktorach Barei. To, co pisano o Barei, to przecież to nie wiem, my się w tym kraju chyba nie umiemy śmiać. Każdy, kto się weźmie za komedię, musi się liczyć z tym, że zostanie z góry uznany za kogoś gorszego, niepoważnego, coś niebywałego. Bo nie jesteśmy Czechami. No tak. Ja wiem, że ty do Czechów masz szczególny czas tam spędziłeś i tak, bo nie jesteśmy Czechami, to jest prawda. I to jest niesamowite, bo przecież to się zaczęło, znaczy może jeszcze coś było wcześniej, ale przecież wiemy, jak traktowano Fredrę w romantyzmie, że tutaj naród walczy, on jakieś komedyjki o szlachcicach wypisuje. Więc to się zaczęło jakby, no już w romantyzmie to na pewno było, nie wiem jak wcześniej. I gruza oczywiście, no to co zrobiono z Dzięciołem, jak zmasakrowano jego debiut filmowy, czyli Dzięcioł, opowiadając, że to jest w ogóle wstyd coś takiego pokazywać. Przy 40-latku, no Jerzy Andrzejewski na przykład przejeżdża się po 40-latku straszliwie. A inne kontrowersje, no to są i stowarzyszenia kobiece, które mają pretensje, że Magda jest głupia. No i przede wszystkim, proszę państwa... Budowlańcy! No budowlańcy, których Maliniak po prostu dopieka do żywego do tego stopnia, że ja opisuję jedno z takich spotkań w Warszawie w związku budowlańców zrobiono spotkanie twórców serialu. Oni wszyscy uznali, że inni uważają i będą ich uważać, że każdy z nich jest Maliniakiem. No na to wygląda, bo budowlańcy się strasznie oburzyli tym, że tak się pokazuje budowę, a Maliniak to co to w ogóle jest. A lekarze, no znaczy nie tylko lekarze, w ogóle służba medyczna, pielęgniarki tak samo. W ogóle, proszę państwa, byście państwo nie uwierzyli, ale w tamtych latach jedna z pierwszych scen pierwszego odcinka urodziny Karwowskiego, doktor Karol Stelmach, grany przez Leonarda Pietraszaka, urywa się z dyżuru, więc jest w białym kitlu. Biegnie do Karwowskiego na urodziny, kupuje w delikatesach koniak. Czy państwo wiecie, że autentyczne oburzenie środowiska medycznego wtedy wywołało to, że lekarz w służbowym stroju kupuje alkohol? To już mamy trzy środowiska, którym się nie podobało. Czytam na przykład w argumentach Wojciecha Roszewskiego. Puenta każdego odcinka 40-latka na dobrą sprawę znana jest od początku. Ten typ humoru posiada oczywiście ogromne tradycje, ale trzeba zauważyć, że jest to typ najprostszy i najbardziej pośredni. Tak. A Bareja zawsze kręci filmy, w których nie ma zwartej fabuły, tylko ciąg skeczów. No to są dyżurne argumenty przeciwko twórcom jeśli komedii. Jeśli patrzymy na ten, na 40-latka z dzisiejszej perspektywy, znając dzisiejszy poziom humoru telewizyjnego, publicznego, no internetowego, to naprawdę to, co widzimy, słyszymy w 40-latku, nie jest pośrednie. To jest niesamowite, jak się to czyta po latach. Szczególnie mi się też spodobało w książce o zespole filmowym X, Wanda Wertenstein napisała... Och, jak ona nie znosiła tego 40-latka. Tak, co to za baba ale była? Strasznie. Nie wiem, bo ona chyba umarła w 91 jakoś tak. Ale tam jest jeszcze najlepsze, że twórcy 40-latka, to jest po prostu, to się czyta, trudno się nie śmiać. Zrobili ten serial i ten film Motylem jestem zapatrzeni w amerykańskie seriale komediowe. To jest jeszcze sitcomowe, tak, że sitcomowe. Czy sitcomowe, tam chyba pada to słowo sitcom. To nie ma nic, znaczy już pomijając, czy to się Wandzie Wertenstein mogło podobać, czy nie, to w ogóle nie spełnia kryteriów gatunkowych sitcomu, więc... I tak tam chyba w ogóle słowo sitcomowe jest użyte, nie? Patrzę jest, na Krzyśka, tak, kiwa głową. Ja czytałem tak. Wczoraj, więc pamiętam. A no, tym bardziej. Więc ku do tego, ale właśnie Wanda Wertenstein przecież pisze tę mini monografię zespołu filmowego X w schyłkowych latach 80., więc jak długo to jeszcze trwa. Tkwi w niej jakaś taka... Tak, że to jest niedobre. Takie poczucie, że to jest... Taki absmak jakiś, tak. Taka jakaś bzdura, w którą nie wiadomo, po co ten zespół się zajmował. Bo zespół filmowy X to jest zespół bardzo poważny. To... Zaczął od Wesela Wajdy. Właśnie, jakbyś mógł przybliżyć w trzech zdaniach. No, zespół filmowy X to był zespół kierowany przez Andrzeja Wajdę. Zaczął działalność we wczesnych latach 70., 72. Zanussi to Tor był. Kieślowski z Zanussim to w Torze się... Ale to był taki
konkurencyjny, bo to właśnie z toru, w którym byli Kieślowski i Zanussi, i z X-a, w którym byli Holland, Kioski, Zaorski, Falk oraz sam mistrz Wajda, wypączkowało tak zwane kino moralnego niepokoju. Czyli te takie filmy jak Wodzirej, Kobieta samotna, Gorączka i tak dalej, i tak dalej. No ale zanim przyszedł rok 76 i Człowiek z marmuru, który zapoczątkował nurt kina moralnego niepokoju, to przecież zespół filmowy X wypuścił Wesele Andrzeja Wajdy i nominowaną do Oscara Ziemię obiecaną. Więc najwyraźniej Wertenstein wychodzi z założenia, że to w ogóle jakieś skalanie artystycznej wspaniałości tego zespołu. Natomiast sam Wajda przecież przyznaje, że może to nie było tak konieczne robić tego 40-latka. Ja rozmawiałem z Feliksem Falkiem. W ogóle to jest świetne. Umawialiśmy się już z Feliksem Falkiem 3 razy, za każdym razem jadąc na Puławską do Mozaiki i dopiero na ostatnim wywiadzie dogadaliśmy się, że on mieszka na Okrąg, a ja na Salezego. My żeśmy jeździli na Mokotów, mogąc się spotkać na Powiślu. No i właśnie Felix Falk mi to powiedział, że jeśli chodzi o serial, to oni wychodzili z założenia, Wajda wie co robi. To jednak Wajda to był dla nich mistrz, dla tego pokolenia, o pokolenie młodszych, tak, od Wajdy. Skoro się zdecydował, że my robimy, nasz zespół filmowy robi 40-latka, znaczy są powody. Film kinowy, w sensie, że ta sama czołówka sygnowała na Motylem przykład, jestem, czyli romans 40-latka. Wodzireja i Motylem jestem zaczynało się od tej samej planszy, zespół filmowy X. Już niekoniecznie, nawet mimo wiary w to, że Wajda wie co robi, już troszeczkę oni byli na to sfochani. Że serial to co innego, ale film kinowy w naszym zespole, taki film? Film kinowy Motylem jestem też był fajny. No pewnie. Oczywiście. I też dostał mnóstwo krytyki. I to takiej, no, a że od połowy nudny. I że taki schematyczny. Przypomniałem go sobie ostatnio w Iluzjonie, tam tempo rzeczywiście od połowy siada. Dopiero teraz to zobaczyłem, ale nie aż tak, żeby aż tak o tym pisać. Właśnie, ale dzisiaj to ma taką jeszcze wartość historyczną. Widzisz tę Warszawę, jaka była wtedy. Czołówka jest z lotu ptaka. No po prostu to nabrało dopiero. Tylko wydarzyło się coś przedziwnego na pokazie w Iluzjonie. Tak. Otóż puszczono kopię, w której nie ma sceny w kamieniołomach. W klubie. W klubie. Mhm. I zapytałem Piotrka Śmiałowskiego, o co chodzi, ale on mi odpisał, że taką kopię dał WFDIF, więc on spytał WFDIF. No może i o striptiz chodziło? Diabli wiedzą. Najgorsze, że tam brał udział w tej scenie Mariusz Gorczyński, mój ulubiony, któremu poświęconą stronę, znaczy był w innych scenach tego filmu, ale to jedna z jego najlepszych scen Gorczyńskiego w tym filmie. Właściciela, szefa tego klubu, tak? Nie, impresaria tej Ireny, Zawilec, Boguś Zawilec, tak. No ale w ogóle impresario Orski. Tak, no przecież w kamieniołomach właśnie dochodzi do tej sceny, kiedy za plecami Jarockiej Gorczyński mówi do Kopiczyńskiego, będę miał dla pana pewną propozycję, ale na razie to tajemnica. Tam się w ogóle nagle widzimy, że Kopiczyński jeździ z pacynką, ale bez i tej sceny. I się pojawia na scenach, tak, na estradach. Tak, bez tej sceny w kamieniołomach nie wiemy, po jakiego grzyba w ogóle, skąd on się wziął, a przecież to mu proponuje Zawilec, impresario Ireny. Bez tej sceny nie wiemy, dlaczego on nagle lata z tą pacynką. Nie wiem, co to za kopia. Napiszę do WFDIF, tylko chwilowo nie mam czasu. Taki zarzut się pojawił właśnie wobec Motylem jestem, że Karwowski po romansie z Jarocką, znaczy z Orską, wraca do żony. To generalnie koncept, że ale coś w tym jest, Mariusz, no coś w tym jest. A nie powinien wrócić, tak? Ale słuchajcie. To był 76 rok. Ale może można było inną opowieść napisać. 76 rok, jak on by nie wrócił do Madzi, ale to by nie było ostatniej części serialu. Ale, to, ale może i na inną opowieść, bo ja może powiem, o co Mariusz ma na myśli. Zarzucono temu serialowi, to w kilku recenzjach, że światły lewicowy liberał, jakim jest Krzysztof Teodor Teplitz, bo to jego głównie w recenzjach dziabano, a nie gruzę, zrobił o to pochwałę kołtuństwa. Ponieważ pan inżynier ma swoją żonkę i swoje dzieci, i swoje małe życie, ale jak mu się coś wydarza w stylu romans, to zostaje bez butów i z katarem w lesie, po czym okazuje się, że prawdziwe szczęście to jest z tą żoną, a ponieważ świat artystów, jak jest pokazany? Jeden jest gejem, grany przez Bogdana Łazukę i się wdzięczy do Karwowskiego. Za kulisami podczas tych występów estradowych tancerki bardziej rozebrane niż ubrane robią sobie rozgrzewkę, więc wyginają wszystkie kończyny we wszystkie strony, będąc prawie nago.
No więc zarzucono, że Teplitz pokazał o to, że jest zepsuty moralnie artystowski świat kontra zdrowy świat mieszczański pana inżyniera. No jest coś w tym zarzucie na rzeczy. Więc nie, no nie mógł nie wrócić do Magdy. Natomiast może inną opowieść należało napisać po prostu, bo ta... No, znaczy ja nie mówię, że się z tym w pełni zgadzam. To jest jednak komedia, no też nie przypisujmy jej za dużo. Ale te zarzuty, które stawia Czesław Nondziło, którego pisząc uparcie pisałem Donidziło i musiałem to poprawiać. Nie wiem, dlaczego mi się tak robiło. Ale te... Bo ci się jego recenzje nie podobały. Nie, on ma sporo racji. Nondziło ma właśnie sporo racji. Poza tym Nondziło przynajmniej pisze, że pewne koncepty, które stanęły u podstaw filmu Motylem jestem, nie sprawdzają się w sztuce. Co było dużym ewenementem, ponieważ odmawiano statusu sztuki temu filmowi 40-latkowi, co widzimy po Wandzie Wertenstein. No jednak Nondziło krytykował pewną wymowę tego filmu, ale nie odmawiał mu statusu dzieła sztuki. Jeszcze taka refleksja, bo kiedy czytałem właśnie fragmenty tych recenzji, tych opinii, to tak dokładnie podajesz nazwiska ich autorów, autorek. No pewnie jak napisali. No nie, to... w porządku. Tylko że pomyślałem sobie, jak krucha jest... Czesi mają takie określenie sława polna trawa. W sensie, że... Że co, że te nazwiska już nic nikomu dziś nie mówią? Tak, no, że to jest niesamowite, że to były nazwiska, które były istotne w ogóle w takiej debacie o kulturze polskiej czy też PRL-owskiej i one dzisiaj nikomu nic nie mówią. Że tak, ludzi, których cytuję, tylko Jerzy Andrzejewski się ostał. W tym naszym zawodzie, w tych naszych zawodach nie trzeba się w ogóle przywiązywać do swojej roli, w sensie roli tej zawodowej, bo to nic z tego nie zostaje, naprawdę, polna trawa. Coś w tym jest, ja też wiele razy nawet się na tym łapałem, że używam na przykład, nie wiem, no, znaczy ja siedzę też w tej tematyce, więc dla mnie na przykład nazwiska August Grodzicki, czy Jasz, czy Jan Alfred Szczepański coś mówią, ale... Jak wyjdę poza krąg ludzi zainteresowanych teatrem i nie mówię, że wyjdę do jakichś ludzi, których tam zainteresowania się ograniczają, tam do tam kiełbasy, kapusty, nie to chcę powiedzieć. Do ludzi jak najbardziej czytających kultura, ale już mi te nazwiska nic nie mówią, jeżeli na przykład jestem rocznik 8.1, no to jeżeli oni są na przykład 9.1. To są już ludzie ponad 30-letni, ale August Grodzicki, kto to? Ja się ostatnio spotkałem też, że jedna osoba musiała sobie sprawdzić, jak wyglądał Roman Wilhelmi. No. Ha. To teraz możemy, mili państwo, sprawdzić, jak wyglądała Warszawa i Dworzec Centralny w 76. O tym mówiłem, że z lotu ptaka. Tak, na napisach końcowych chyba będzie lepiej. Specjalnych porów. On się nie musi stoić w pomysłu i przede wszystkim o
Żuk. Przedsiębiorstwo robiło ten wystrój, ale jednak idę z tą walką jakoś, nie? No, muszę zajrzeć, czy w tej wersji na Ipli jest ta scena w kamieniołomach, bo to właśnie ciekawe. A właśnie. No, no, sobie musiał sprawdzić. Otóż, mili Państwo, chciałem bardzo, żebyśmy ten przynajmniej kawałeczek z Ireną Kwiatkowską zobaczyli, bo i wtedy chyba, a dzisiaj już na pewno, kiedy słuchamy, zwłaszcza tego, co mówi Kwiatkowska, a ona zawsze wygłasza tak naprawdę pod pozorem opowieści o swoim zawodzie taką zawalowaną diagnozę społeczną. Tak jest. Pamiętam odcinek o polowaniu, jak nagle oni spotykają ją w lesie, ci polujący ministrowie i dyrektorzy, i ona mówi, że nagania i robi taką analizę nagonki. Co to jest nagonka? Że polowanie musi się zacząć od nagonki. I to jest tak napisane, że właściwie widz, wtedy widz inteligentny, który umiał czytać... I wiedział, na czym polega nagonka na kogoś. Aluzje i podteksty, no dokładnie słuchał wykładu o nagonce na kogoś, na człowieka, nagonce politycznej, a nie nagonce... Myśliwskiej. Też o myśliwskiej, ale to było bardzo... Dwie są takie postaci, bo też bardzo poważne rzeczy wygłasza Karol Stelmach. Tylko ja o tym piszę, bo do tego dotarłem i to mi potwierdziła wdowa po Pietraszaku, pani Wanda Majerówna, że Pietraszak i Kwiatkowska dostawali do grania diagnozy społeczne. Tylko o ile Kwiatkowska jako wielka gwiazda dostawała jeszcze prawo poprawiania tych tekstów i ulepienia z tej pecyny, jak ona mówiła, swojego monologu, to Pietraszak z kolei był portparol Krzysztofa Teodora Teplica. Się skarżył, że dostaje wykłady do wygłoszenia. Że dostaje wykłady, tak, bo Gruza wpuścił Teplica do scenariusza na tyle mocno, żeby mógł Teplic wygłaszać swoje osobiste mądrości ustami Karola Stelmacha. Więc Pietraszak się z tym trochę mocował. Kwiatkowska miała jednak wdzięczniejsze zadanie. A co ciekawe, ja też o tym piszę, bo mam ten scenopis, jak go zdobyłem do przeczytania w książce, motylem jestem, nie ma ani w scenariuszu, ani w scenopisie, nie ma kobiety pracującej. Nie ma? To jest dodane już na etapie kręcenia. Widocznie chciał Gruza z jakiegoś powodu film kinowy jeszcze bardziej upodobnić do odcinków serialu. W scenopisie nie ma. No, gdyby nie było kobiety pracującej, no nie, to nie byłoby po prostu wisienki na torcie, prawda? Ale tutaj też mamy to, ja bardzo to w ogóle lubię w kulturze lat 70., zwłaszcza w reportażu,
to mruganie okiem do odbiorcy. Tutaj też mamy pan, że w dzisiejszych czasach pan stoi, a jedzie, prawda? No. No, czyli będziesz, to trochę o konformizmie. No, tak. Będziesz stał, będziesz spokojny, nie będziesz się buntował, daleko zajedziesz, daleko prawda? Zajedziesz. Schody ruchome cię wyniosą, to w ogóle jest tam, uwielbiam z tego też punktu widzenia ten serial. No tak, no bo to jest, dlatego mówię, że te zarzuty, że to jest coś zapatrzonego w sitcomy, to w ogóle, to ja tak czytam, mówię, serio? A serio. Dobrze, mój drogi, jeszcze mam do ciebie inny raz, inny, że tak powiem, test. Zanim przejdziemy do pytań od publiczności, bo ten serial ma mnóstwo takich powiedzeń, dialogów, które jego wierni wyznawcy sobie powtarzają. Ja tak. To znalazłem w internecie. Na przykład Karwowski, jak dostaje awans i przynosi ten taki akt awansu, ten dyplom do domu i zagląda do niego Mareczek, to mówi mu: Marek, uważaj, bo ja to w poniedziałek muszę zwrócić. No. Potem Kwiatkowska mówi: pracowałam w małopolskiej fabryce mebli, bo myśmy małopolskich mebli robili. a kto powiedział, mój drogi, dzieci to się w ogóle źle komponują? Może państwo wiedzą. Tak. Projektant tak, Iwo. Właśnie, tak. Iwo Czarnecki. Tak, projektant Iwo mieszkania. Czarnecki, grany przez Krzysztofa Pankiewicza. Tak, projektanta autentycznego. Projektanta, znaczy scenograf Krzysztof Pankiewicz. Tak, mówił, że dzieci się w ogóle źle komponują, ponieważ to jest, tak, Magda jest z nim wtedy sama w mieszkaniu, bez Stefana. Ustalają ten cały wystrój. Że wyburzą ściany, tak. Ale przecież mamy dzieci. Tak. A on mówi, że dzieci się w ogóle źle komponują. Tak. Że się będzie źle komponowało, dzieci się w ogóle źle komponują. Ale czy ty dążysz do tego, żeby zapytać mnie o mój ulubiony tekst 40-latka, bo mam? Dążę. Dobrze, no to dążmy. Dobrze. A kto mówi i w jakiej sytuacji? Ale ostatnio wrócił do mnie, nawet dość intensywnie. Nie pamiętam. Magda to mówi. Magda, ale... Kobiecie pracującej. Bo się im tam troszkę związek rozluźnił. No tak. I ona mówi, ale ostatnio wrócił do mnie i to nawet dość intensywnie. I tam jej coś Kwiatkowska doradza wtedy odnośnie, tak. No tych powiedzeń jest dużo właśnie tutaj. Plan napięty, a wy tu sobie spokojnie łamiecie rękę. Tak, no to jest... Nogę, panie dyrektorze. Tak. To i nogę żeście sobie złamali? Oj, rozbrykaliście się. To chyba jest po tym, jak Karwowski w piłkę gra. To jest po tym, tak, jak Karwowski w piłkę gra, co się kończy dla niego złamaniami. To jest rozmowa, przypuszczam, z dyrektorem Wardowskim, któregośmy tu widzieli, Januszem Kłosińskim. Tak, bo jeszcze jest wiceminister zawodny, którego gra Saturnin Żurawski. Dżuma, kto przyszedł? Kobieta pracująca. Dżuma? W takim razie ja tu zostaję. Mięso trzeba będzie komisyjnie pierwszy spalić. Pierwszy odcinek. Tylko gdzie ja będę spała? Nie, Dżuma... nie pierwszy odcinek. To jest odcinek z Dżumą, to jest ten, co kolega zmarł. Tak, kolega... Dżuma przyjeżdża, tak, idą na pogrzeb, na cmentarzu Brudnowskim tam... kręcone. Przemowę wygłosić. Tak, przemowę tak. Ze złamaną nogą. Tak. No stąd się wzięło to ujęcie w czołówce Karwowskiego idącego o lasce, bo on jak wraca na budowę ze złamaną nogą, to jest właśnie w takiej formie. No już tak zostało na pozostałych też serii, że wszystkie ujęcia z czołówki są z pierwszej serii. Ja bardzo lubię... Jak Madzia mówi, Jagoda, Marek, ojciec rzuca palenie. I na to Marek, to co będzie palił? To co będzie, tak. To co będzie to palił? Jaki jest twój ulubiony tekst? A mój ulubiony tekst jest z ostatniego odcinka. Jest to cytat Zosi Nowosielskiej, czyli Zofii Czerwińskiej, która dzwoni powiadomić Magdę, że Stefan miał zawał serca. A pamiętamy, że on miał zawał serca po tym, jak się zdenerwował. I Zofia Czerwińska ma tam tekst, no dyrektor najpierw się uniósł, a potem upadł. I to jest mój absolutnie ukochany tekst. I pamiętam, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ pamiętam, na którymś festiwalu Singera istniał jeszcze budynek Teatru Żydowskiego i na patio spotkałem siedzących razem Gruzę i Czerwińską i dosiadłem się do nich i mówię, ja się cieszę, że ja mam państwa razem, bo chciałem coś powiedzieć a propos 40-latka. I udało mi się im obojgu, oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, że z
Czerwińską będę gadał do książki, a z Gruzą tam jakiś jego film kręcił, ale udało mi się im obojgu to powiedzieć, że to jest mój ulubiony tekst. Absolutnie ulubiony, uwielbiam to. A ja kiedyś miałem nagranie, Zosia mi to zrobiła, ale to było na początku lat 2000, nie mam już tego telefonu, bo to było na Nokia, tak. Bo ona mi nagrała, można było już wtedy pod dzwonki te takie typowe, systemowe, podłożyć nagranie swoje. Mhm. To teraz to jest normalne, ale wtedy to było coś takiego niezwykłego. Dla mnie dalej nienormalne, bo ale jestem zapóźniony. I Zosia mi nagrała do telefonu, panie inżynierze, telefon, telefon panie inżynierze. No i to robiło taką furorę, bo ja nie mam samochodu, więc jeżdżę autobusami i tramwajami. I jak się zdarzyło, że, a to początek lat 2000 to jeszcze bliżej tamtych czasów. Tak. I naprawdę... Miałem duże, że tak powiem, powodzenie towarzyskie w tramwajach i w autobusach. No tak. Kiedy się odzywało telefon panie inżynierze takim znajomym głosem. Tak, no pani Zosia, różnie tam żeśmy do siebie mówili, była w ogóle niesamowita. Ja najbardziej zapamiętałem, jak jeszcze miała Jacka. I ten Jack na festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zaatakował innego psa, w którymś roku. Bogdana Gadomskiego, pieska, dziennikarza Gadomskiego. Bogdana Gadomskiego, właśnie. Czerwińska wiedziała, że ten... I to ja szedłem z moim, który żyje do dziś, Hirek ma na imię, ja go prowadziłem i to była taka odległość jak do tamtej ściany. Ja mówiłem tam, dzień dobry i ona do mnie, aha, dzień dobry, a z pieskiem pan jest? Oj, to niech pan nie podchodzi, bo mój to jest zakapior. I zawsze był ten, zawsze mnie strasznie ten zakapior śmieszył, jak ona tego Jacka tym nazywała zakapiorem. I SMS-y zawsze podpisywała Zosia i Jack. Tak, jak do mnie zawsze, coś pisała, zawsze Zosia i Jack. Ale też tak miałam duży dystans do siebie i żałuję, że Gruza jej dał zagrać w Tygrysach. Tak. Tylko Tygrysy nie miały takiego sukcesu. No nie miały. Szkoda, że w drugim 40-latku miała więcej. Tak. No tak się składa, że jej serialowy mąż, Wojtek Wiliński, no to jest mój kolega, mimo różnicy wieku jesteśmy po imieniu, ponieważ tak powiem, w teatrze scena zbliża, teatr żydowski, więc Wojtek tylko zaczął grać w naszym teatrze, wtedy jeszcze moim, pod koniec 2004 roku natychmiast przyszliśmy na ty i tak dalej. No też jest z nim rozmowa tutaj. On się bardzo z tego cieszył, że właśnie ten wątek został rozwinięty. No, faktem też jest, że trochę aktorów zmarło od pierwszego 40-latka i Gruza z Teplicem pisząc 40-latka 20 lat później musieli łapać, co się dało. Słuchaj, ale Zosia, jak każda mądra osoba, się spodziewała, że umrze. Już w latach 90., jak byliśmy w kinie, mówiła, ja mówię, coś tu zimno, jakoś tak. A ona mówiła, to już ode mnie taki trupi chłód. Z drugiej strony Witold Sadowy zawsze wspominał, że kiedy wchodził do Spatifu, już w tych ostatnich latach, a Zofia Czerwińska tam jeszcze... Aha, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, Witold Sadowy, który dożył 101 prawie lat, był kimś, kto żegnał. Aktorem? Był aktorem, i odchodzących kolegów żegnał. Miał takie drugie zajęcie na emeryturze. Tak, ja po nim pisał pożegnania. Ja to już po nim w pewnym sensie przejąłem, ale on sam mnie namaścił, więc ja sobie tu nic nie uzurpuję. I Sadowy opowiadał, że zdarzały się takie sytuacje, że wchodził do Spatifu, siedziała już Czerwińska, która na jego widok bez dania racji, ja jeszcze żyję, więc... No rzeczywiście Gruza plus Czerwińska to był taki koktajl czasami nie do zniesienia, w sensie takim towarzyskim. A ty ich widywałeś razem, tak? Tak. Tak, Gruza z upodobaniem opowiadał taką jedną anegdotę. Ja już znam inną wersję tej anegdoty, że podobno ten Spatif nie był tak pusty jak w opowieści Gruzy. Gruza przedstawiał to tak, że poderwał nową dziewczynę, przychodzi z nią do Spatifu, no i zamierza zjeść obiad i coś z nią wypić po to, żeby potem pojechać do domu, mówiąc w skrócie, na seks. Spatif jest w tej opowieści pusty, oprócz Zofii Czerwińskiej. Zofia Czerwińska ich wypatruje i ciągnąc za sobą krzesło mówię, widzę, że jesteście sami, więc będziecie się nudzić, więc... Tylko, że mi tę historię opowiedział aktor dawny Teatru Syrena, Marek Prażanowski. Twierdzi, że był jej świadkiem, Spatif nie był pusty i to wszystko nie było aż tak jednoznaczne. No ale to... Na tym polega anegdota, że się przetwarza Jest w wielu różnych wersjach zawsze, tak, ta branżowa anegdota.
Ale tak ona potrafiła no, znaczy, proszę Państwa, jeśli chodzi o Zofię Czerwińską, ja uważam, jedną rzecz, którą ona mówi, gdybym miał wybierać złotą trójkę najdowcipniejszych rzeczy, które w życiu usłyszałem, to jeden tekst by należał do Zofii Czerwińskiej. To był tekst "Mam znajomego, który jest takim daltonistą, że zamiast Czerwińska mówi na mnie Zielińska". To jest absolutnie jeden, złota trójka najdowcipniejszych tekstów, jakie w życiu słyszałem. Ponieważ Zosia miała dość duży biust, no to ja ją poznałem na początku lat 90. No ale to była taką panią około 60. A zawsze ten biust tak nosiła, że tak powiem. Twierdziła, że w czasach gdańskich potrafiła postawić na nim kieliszek. Tak, i że stał równo, ale nosiła ten biust z taką wyraźną pretensją. Ja tak się raz nachyliłem i mówię: Zosiu, jest na co popatrzeć. A ona mówi: przepraszam wszystkich, bo muszę tu przekląć, bo to się nie da tego zacytować kulturalnie. Ja mówię: jest na co popatrzeć. A Zosia mówi: tak, kurwa, tylko nie ma komu. Lidia Stanisławska w Teletygodniu to opublikowała, ale wyrzuciła brzydkie słowo. Wyrzuciła brzydkie słowo. A właśnie, mój drogi, nie napisałeś, że Lidia Stanisławska zaśpiewała piosenkę w 40-latku. Ona też, bo tam jeszcze Stana Borysa wyhaczyłem. A tak, Lidia Stanisławska? W klubie tam to Karel jest. Jak 40-latek idzie z Maliniakiem i żoną Maliniaka, którą gra... Katarzyna Łaniewska. Tak, idą po... W połowie koncertu w Filharmonii, bo im się nudzi, idą do klubu, na dancing. Tak, tak, tak. To tam Stanisławska śpiewa: nie zaczynaj. Nie zaczynaj. Nie, to ja już widzę, że kilka rzeczy pominąłem. No? Teraz mnie Krzysiek powiadomił, że w 75 roku był Sylwester z 40-latkiem. Był, ja sam oglądałem jako dziecko. Więc coś to, jak będziemy robić dodruk czy drugie Sylwestra, wydanie. Tak, ale tak. Krzysiek, a jest ta taśma w telewizji, czy nie ma? Oszkur. Ale nie ma, czy nie wiemy, czy jest? Nie ma, czyli skasowali. Skasowali, bo oni mieli wtedy kłopoty z kolorową taśmą i ją wykorzystywali wielokrotnie. Wielokrotnie, tak, tak. Szkoda. Tak, szkoda. No, więc są rzeczy, które mi umknęły, ale to jest zawsze. Tak, mili Państwo. Ale to jest zawsze. Mnóstwo wspaniałych ciekawostek, przykładów. A jeszcze tylko ci chcę powiedzieć, wiesz co, mam wrażenie, znaczy przepraszam, że tak samo sobie pozytywnie mówię, ale ja nigdy nie byłem, znaczy ja nigdy nie grzeszyłem skromnością, więc jakby jestem tu usprawiedliwiony, ale wydaje mi się, że w mojej drugiej książce, tej, w której piszę o Zosi Czerwińskiej, wydaje mi się, że dość trafnie mi się udało określić typ jej bohaterek i wydaje mi się, że one były też jej bliskie. Mi chodzi o ten aspekt, o tym biuście mówiłeś, że ona sama taka była i grała kobiety starannie nadrabiające brak klasycznie pojmowanego seksapilu wystudiowaną i bardzo staranną kobiecością. Tak. Wydaje mi się, że to był ten typ już od misia. Ale Gruza twierdził, że ona nie musiała tego grać, bo taka była. Bo taka była. Tak, ja wiem, że taka była, ponieważ kiedy ja ją spotykałem, była pod 90. I również jak przychodziła do mojej pierwszej książki ze mną rozmawiać, to dekolt był odpowiedni do wieku, ale to nie było zakrycie potu. Nie. Nigdy. Nigdy. Hanna Bieniuszewicz, która z nią mieszkała w jednej klatce, powiedziała, że się kiedyś zszokowała, jak zadzwoniła, mówi: Zosiu, coś ci przyniosę. I ona mówi: przyjdź za 10 minut, za 10 minut u mnie bądź. Bieniuszewicz wchodzi na górę. Czerwińska jest w pełnym makijażu. Ona mówi: Zosiu, przecież jest tam siódma czy coś rano. Nie, kobieta się bez makijażu nie pokazuje. Zdążyła zrobić, tak. Natomiast kiedy byłem u niej w domu, to już były gazety na podłodze, bo Jack posikiwał. Więc, ale mimo tego pani Zosia, jak ją nazwiemy, była zrobiona. No w ogóle była przewspaniałą sąsiadką. Powiśle bez niej nie jest takie samo. Powiedz jeszcze, zanim pożegnamy się z internautami, Państwo będą zadawać pytania, co było najtrudniejsze przy pracy nad tą książką? Najtrudniejsze przy pracy nad tą książką było to, że za późno się za nią zabraliśmy. I najtrudniejsze było to, że z głównych twórców filmu żyje tylko Anna Seniuk. Dlatego, że gdyby do tej książki mogli się wypowiedzieć Gruza, Teplic, Kopiczyński, Kłosowski, Matuszkiewicz, jeszcze Andrzej Rosiewicz. No w sumie ktoś, kto śpiewa tytułową piosenkę, możemy go zaliczyć do grona głównych twórców i tam są jego wypowiedzi obficie cytowane. No to będę powiem Państwu, że Andrzej Rosiewicz, jak mi wszystko autoryzował przez telefon, to na mnie nawrzeszczał. Ponieważ ja kiedy pan tę książkę zamierza napisać, no to podałem datę tę realną. Co? Pan chyba zwariował, to już nikt w tym grał nie będzie żył, proszę pana. Ma pan pół roku, żeby to napisać i dziękuję bardzo. I odłożył telefon.
Bywa i tak. Tak, to była zdecydowanie największa trudność, ale nie aż taka, ponieważ ja lubię się grzebać w archiwach, więc te recenzje, które cytuję, przebobrowanie teczek w Instytucie Teatralnym i w Filmotece Narodowej było sporą przyjemnością dla mnie. Tak, to było zdecydowanie najtrudniejsze. Strasznie długo, bo ja się spotykam z zarzutem wobec tej książki, jeśli się jakiś zarzut trafi. Jak mówię, fajne ale, bo jest taka kategoria czytelników czy odbiorców, że fajne ale. I często słyszę fajne, ale za mało tych anegdot z planu. Tak, Jezu, ja już tę Seniuk ciągnąłem za język. Mirelle. I naprawdę uzyskałem tyle, ile jest w książce. Oni wprost mi powiedzieli, nie mamy co opowiadać, że było denerwująco, coś się wydarzyło, coś się stało, coś spadło, gruza na kogoś naprzeciw. Za dawno? Zbyt dawno to było? Oni mówią, że nic takiego nie pamiętamy. Nie było. Praca przy tym serialu, to mi mówi Mirella, że to może brzmieć jak to się nazywa, że się przeszłość... Idealizuje. Idealizacja przeszłości. Nic nie pamiętam, co by było niefajne, niemiłe. Pewnie trochę za dawno. Przypuszczam, że gdyby tę książkę pisać 10, 20 lat temu, coś by sobie przypomnieli. No ale wydobyłem, ile się dało z tego, kto jeszcze żył. No i tak jesteś pierwszy, który napisał książkę o 40-latku, więc wiesz. No bo to pierwsze 50-lecie tego serialu, więc to jest pierwsza taka okrągła rocznica. Ale proszę? Nie, oczywiście, że nie. Jachoda zmarł w 2009. Dziękujemy internautom. Teraz będzie runda pytań od...